prowadzenie takiego biznesu jak sprzedaż warzyw. To jest obarczone olbrzymim nakładem energii, pracy. Moje pierwsze mieszkanie dostałem powiadomienie z inwestora, ja jeszcze wtedy stałem, pamiętam, za Ladą u mnie w sklepie, więc szybko zamknąłem sklep na klucz, poleciałem tylko do domu po jakąś gotówkę, umowę przedstępną, byłem pierwszy na mieszkaniu, udało się zarezerwować i no, tam było zarobku około 110 tysięcy do podziału. Jeszcze gdy prowadziłem te warzywniaki, ja sobie nie wyobrażałem życia, ja miałem plany, jak to rozwijać, ja chciałem utworzyć sieć. Tak? Sieć warzywniaków. Ale naprawdę, no tak serio, tak chciałem zrobić. Mieliśmy ogólnie dobre relacje, już przez kilka lat ja od niego kupowałem śliwki, pamiętam. Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. Interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Rafał Sulej. Piąteczka. Hej, cześć. Rafał jest moim absolwentem, ale zanim jeszcze robił flipy, to zaczynał prowadząc własny warzywniak. Tak jest, tak. Ile lat to prowadziłeś, Rafał? Blisko 10 lat, prawie 11. Okej, okay. I jak to się stało? Bo to zawsze się, mi się wydaje, że jak pomyślę sobie, że to pani z warzywniaka jakaś, taka tak, starsza babcia, tak. A nie młody chłopak. Ile masz lat? Ja mam teraz 33 lata. Okej, okay. Czyli w wieku 23 lat otworzyłeś warzywniak, czy tak. Nie wiem, odziedziczyłeś go? Czy... Nie, nie, ja od najmłodszych lat, jak jeszcze kiedyś nie było galerii handlowych, chodziliśmy z rodzicami na targowiska po dżinsy, tak, to mi się już wtedy podobały te ci ludzie, którzy sprzedawali na swoich straganach swoje jakieś produkty. I już wtedy wiedziałem, że będę handlował, jeszcze nie wiedziałem dokładnie. Ale to czy... jak to się stało, że otworzyłeś warzywniak? A, no więc zaraz tam po szkole po prostu się zwolniło miejsce takie, którym... Taka szczęka, tak? Znaczy, no to nie była szczęka, to był akurat taki drewniany stragan u mnie na osiedlu, który prosperował przez wiele lat przede mną jeszcze, ale gdzieś po prostu ci poprzednicy zrezygnowali, już zestarzeli się i ja podjąłem taką decyzję, że ja to wynajmuję i to był... Na tamten czas to była dobra decyzja. Super, bo ja bardzo często mówię, te osoby, które mnie oglądają, że flipy to jest taki prosty biznes, bo mieszkania są prostym produktem, jak to jest jak handel warzywami, jak handel ziemniakami. Tak. I co ty wtedy czułeś, jak to słyszałeś? No co, tak, wiele razy to słyszałem, bo śledziłem twoje filmiki przed zapisaniem się na szkolenie, że właśnie tak, ten handel jest taki prosty jak sprzedaż tych warzyw. Ja sobie tak myślałem, kurczę, wcale nie jest to takie hop-siup, bo trzeba się jednak ciężko napracować. Przerzucić. Tak, przerzucić, worków. Tak, dużo worków. To jest praca z ludźmi, klienci byli różni. Większość było bardzo fajnych, nie? Bardzo dobrze wspominam ten czas. Pozdrawiam też wszystkich klientów, którzy to oglądają, moich byłych i także... Okej, okej. I właśnie jak to się stało, że bo zapisałeś do mnie na warsztaty, przyjechałeś, tak? Tak. I co dalej? Kiedy to było? Kiedy to było równiusieńko, rok temu, w listopadzie zapisałem się na warsztaty. Jakoś pod koniec wakacji 2023 roku przeczytałem książkę o wynajmie mieszkań, gdzie było takie słowo jak flip. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest coś takiego. Google, YouTube, trafiłem na twoje filmiki i normalnie mnie to pochłonęło, poczułem jak mózg mi eksplodował, mówię, co ja tu robię w tych warzywach, kurczę. A zawsze klienci mi mówili, że ja powinienem sprzedawać mieszkania, a nie tak? Warzywa. No serio, no. Super, a słuchaj, bo jesteśmy... Rafał jest z mojego miasta rodzinnego, z Lublina, tutaj gdzie ja też żyję, gdzie pracuję, gdzie kupuję mieszkania, gdzie można powiedzieć jakby zaczynałem i cały czas jestem w tym rynku, cały czas kupujemy te mieszkania i nie baję się tutaj, że jest zbyt duża konkurencja, bo wiele osób się pyta, a ty już pewnie obstawiłeś całe miasto. Tak, tak, ja też takie pytanie ci zadałem jeszcze na webinarach, które oglądałem przed szkoleniem. Na żywo, tak? Tak, na żywo. Też takie miałem pewne obawy, ale... Ty wtedy odpowiedziałeś, że jest na tyle dużo mieszkań, że wszystkich nie jesteś w stanie kupić i teraz tak, ja to potwierdzam. Ja cieszę się zawsze, jak ktoś na moim szkoleniu jest z Lublina, zawsze się cieszę, przebijam mu piątkę, bo jeżeli będzie miał jakąś okazję, na którą nie będzie miał kapitału, to mi o wiele łatwiej, szybciej wejść jest w taki temat, bo znam ten rynek i mam tutaj wszystkie możliwości. Jasne. O wiele szybciej kupuję z funduszu takie mieszkania, niż jak jestem, nie wiem, w innym mieście w Polsce, prawda? Bo to jest logistyka. Więc ja widzę nie konkurencję, zagrożenie.
ale widzę dodatkowy potencjał, prawda, do zarabiania dodatkowych pieniędzy. Więc fajnie, bo właśnie ja często mówię, że w Lublinie jest 100 tysięcy mieszkań i ja nie mogę kupić wszystkich mieszkań po prostu, nie jestem w stanie. Tak, ale ja cały czas mam to z tyłu głowy właśnie, że być może kiedyś się zgłoszę po pomoc. No właśnie dziwię się, że się jeszcze nie zgłosiłeś. Nie? No ale mam coś, o czym możemy później porozmawiać, tak właśnie dzisiaj dostałem takie. Okej, to zaraz, no dobra, to powiedz od razu, co masz. Znaczy jest to mieszkanie, na którym, przy ulicy Przyjaźni, na którym już osiedlu już sprzedałem 3 mieszkania, na każdym zarobiłem. Bardzo dobrze znam ten układ i w ogóle tą administrację, tak czuję się tam jak rybka w wodzie. Dobra, to co za mieszkanie i za jej... One kosztuje 305 tysięcy, jest to z odstępnym od kolegi też innego, który... Czyli ty masz zarobić, on ma zarobić i ja mam zarobić jeszcze, tak? Tak. Okay. Dobra, 305 ile metrów? 43,5 metra. 43 metry, 2 pokoje? Tak, są teraz tam 2 pokoje, oddzielna kuchnia. Na trzecim. Trzecie z 4. Mhm. I docelowo ja jestem też w trakcie, już mam podpisaną umowę przedstępną na sprzedaż identycznego mieszkania, które wyremontowałem za 430 tysięcy, ono się sprzeda. Na pewno można było w powyższej cenie, ale ja też po prostu chciałem to upłynnić, żeby... Lepiej miało łyżko, tak? Tak, gdzieś tam wejść i to mieszkanie, które ja już mam... W trakcie sprzedaży kupiłem drożej, jeszcze musiałem odpalić pośrednikowi, niż ten kolega, co mi to zaproponował. Ile będziesz tam zysku na tym? Około będzie jakieś, delikatnie przekroczy 50 tysięcy. Okej, to tak minimalnie, tak? Tak, to jest takie, zakładam sobie zawsze ten zysk minimalny, ale wierzę, że można było to sprzedać trochę drożej. No, okej, dobra, to powiedz, ile masz na swoim koncie flipów już? Tak, na ten moment mam takie zakończone, sprzedane, rozliczone 4. I 3 w trakcie sprzedaży. Tak, w trakcie sprzedaży podpisane mam umowy przedstępne na sprzedaż 3 mieszkań. Mhm. Wszyscy kupujący są kredytowi. Mhm. No więc liczę na to, że w tym roku jeszcze się uda to spiąć, więc będę miał... 7 flipów, tak? 7, tak. I jeszcze mam jeszcze dodatkową... I co z tym warzywniakiem, powiedz, się stało? Warzywniak, warzywniak, no niestety ten biznes... Zwiędł. Tak, on po prostu umiera taką śmiercią naturalną, gdzie te wszystkie duże sklepy po prostu powoli tam wykańczają takich małych handlarzy, handlowców. Mm-hmm. Ja po prostu oddałem mój biznes mojemu bratu, ale tak jak mówię, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, żeby to wszystko spiąć i na ten moment z jednego zrezygnął, bo ja miałem 2. Dwa miałeś. Okej. Okay. A jak kupiłeś swoje pierwsze mieszkanie? Swoje pierwsze mieszkanie dostałem powiadomienie z inwestora. Ja jeszcze wtedy stałem, pamiętam, za ladą u mnie w sklepie. To było około godziny 14, czyli taki najlepszy moment na sprzedaż. To ja już jak dostałem to powiadomienie, już wiedziałem, że to jest super okazja, ponieważ wcześniej obejrzałem około 60 mieszkań do tego momentu, więc szybko zamknąłem sklep na klucz, poleciałem tylko do domu po jakąś gotówkę, umowę przedstępną. Byłem pierwszy na mieszkaniu. Udało się zarezerwować i sprzedać z dużym zyskiem. I ile zarobiłeś na tym? No, tam było zarobku około 110 tysięcy do podziału. Co za mieszkanie? To było też mieszkanie przy ulicy Przyjaźni właśnie, tak dobrze mi się to kojarzy. Takie przyjazna ulica, ale osiedle takie trochę mało przyjazne. Nie? No tak, znaczy tak się utarło, to są takie stereotypy. Może tak. To jest akurat najlepsza część tej takiej jakby najlepszej dzielnicy. Jasne, zgadza się. No, tam są mieszkania tańsze też gdzieś w innych częściach Lublina, więc myślę, że ludziom taki metraż, te 40 parę metrów, co kosztuje tam na tej ulicy, już wyremontowane, ładne, tam około 450 tysięcy, za taki sam metraż musieliby zapłacić w innej części Lublina, tam kilkadziesiąt tysięcy drożej. Mhm, dokładnie, tak, no okej. Więc znalazłeś się z inwestora, a skąd miałeś kasy? Chwila. Tak, na to mieszkanie moim pierwszym inwestorem był znajomy, którego poznałem na giełdzie, na który się zaopatrywałem w warzywa. On tam też ciężką pracę sobie zgromadził, jakiś tam kapitał i tak zrobiliśmy jednego wspólnego. Okej, okay. A dzisiaj kto ci finansuje, skąd masz pieniądze? Tak, dzisiaj moimi takimi głównymi inwestorami, serdecznie pozdrawiam Kamila i Kubę, są twoi absolwenci też po twoich warsztatach, którzy po prostu finansują flipy innych, tak. A oni przyjechali na kurs po to, żeby finansować innych, czy przyjechali po to, żeby robić sami? Znaczy, wydaje, że oni tak chcieli to i to może robić. Na ten moment to się fajnie spina. Czyli wolą twoimi rękami trochę, tak? Tak, bo w Krakowie, oni są akurat z Krakowa, no to mieszkania są o wiele droższe i stopa zwrotu może być
niższa, albo inaczej, może być taka sama, jak robią to sami, tak, jak tutaj robią to z tobą. Tak, jasne. Czyli oni jakby wolą z sobą inwestować czasami, tak? I tak, przyjechali, żeby tak nauczyć się, jak to robić. Jak to działa. A poznałeś ich na grupie, czy bardziej, czy nie wiem, czy na szkoleniu? Znaczy ja ich poznałem, ja wrzuciłem jeszcze, jak szukamy mojej pierwszej okazji, to wrzuciłem już info takie, że takie mieszkanie, ja go nie miałem zarezerwowanego, ale mało brakowało, że po prostu szukam inwestora i jakoś tak się wtedy poznaliśmy. To już było, to było prawie na samym początku, czy na samym początku mojej drogi fliperskiej. Powiedz mi, a jak teraz twoje dochody w stosunku, które zarabiasz na flipach, w stosunku do tego, co miałeś w warzywniaku, to jak to się ma do siebie? Znaczy teraz jest wiadomo, jest o wiele lepiej, fajniej. Przede wszystkim kosztuje to mniej pracy, bo tak jak wcześniej wspominałem, prowadzenie takiego biznesu jak sprzedaż warzyw, to jest obarczone olbrzymim nakładem energii, pracy. Pewnie rano wstawać trzeba, tak? Bardzo, w nocy tak. W nocy wstawać. Później jeszcze jak na początku przez pierwsze kilka lat sam sprzedawałem te warzywa, to w nocy wstawałem, załóżmy od 2-3, byłem tylko jeszcze kilka lat młodszy. I sam do godziny 18-19 sprzedawałem, to musiałem sprzątać. No, ciężko było. Później już na sam koniec już otworzyłem jeszcze następne punkty, to już zatrudniłem sobie pracowników, ale zjadali trochę. Tak, to zjadało zyski. Finalnie miałem 2 punkty, a zarabiałem tyle samo, co jak miałem 1 i sam pracowałem, więc. No tak, czy to miałoby sens, gdybyś mało pracował, tak? I miałby tyle samo. Tak. Ale jak dalej dużo pracujesz, to. Okej, a co się zmieniło w twoim życiu? Jakby poza tym, że mniej pracujesz, więcej zarabiasz? Znaczy, czy nie wiem, czy no. Zmienia się bardzo dużo, ponieważ ja zaznaczę, że jestem na początku swojej długiej i mam nadzieję bogatej drogi w nieruchomościach. Już teraz na ten moment z żoną planujemy budowę domu w 2026 roku, jakiś remont własnego mieszkania, zmieniłem auto. Na jakie? Na Mercedesa z 2019 roku. Więc tak dosyć szybko, to w przeciągu tam kilku miesięcy. Mi się bardzo podoba też, w ogóle mogę się rozwijać i zawodowo, i tak wiesz, życiowo. Osobiście, no? Osobiście tak. Jakiś kurs angielskiego się zapisałem, na co wcześniej nie to, że nie miałem pieniędzy, tylko nie miałem po prostu energii i czasu. Więcej czasu spędzam z dziećmi. Teraz mamy moich dwóch synów, chodzą obaj na piłkę nożną, na angielski tak samo. Masz też czas, żeby z nimi pójść, tak? Jasne. Byłbyś do 18 w sklepie. Nawet było dłużej, to ale... Byłeś niewolnikiem po prostu, tak? Byłem, jasne, tak. A mówiłeś mi, że przeczytałeś książkę o nieruchomościach i coś jeszcze cię sprowokowało do tego, żeby wejść w nieruchomości, bo to nie jest takie normalne, naturalne, że ktoś to prowadzi warzywniak, nagle wskakuje i robi handel mieszkaniami. No tak, ale to ogólnie komunikowałem wszystkim znajomym, rodzinie, że nagle zmieniam profesję, będę teraz sprzedawał mieszkania. Ogólnie raczej mi wszyscy, większość mi kibicowała, tam nie spotkałem się z jakimiś... Ale myślisz, że myśleli sobie tak na pewno. W sobie, że no... Tak, że gadam głupoty. Za wysoko skaczesz? Tak, no na pewno sobie tak niektórzy sobie myśleli, ale jak bardzo mocno w siebie wierzyłem, wierzę do dzisiaj i wiedziałem, że mi się uda. Business Rider. A miałeś kapitał na swoje pierwsze mieszkanie, czy jakby od razu wiedziałeś, że musisz się posiłkować inwestorami? Tak, od razu wiedziałem, że się muszę posiłkować inwestorami. Tak jak też oglądałem ciebie przed zapisaniem się na szkolenia, w ogóle pochłonęło mnie to na maksa. I oglądałeś jakieś odcinki różne, i który ci najbardziej w pamięci utknął? No na pewno jednym z nich to był Dominik Torebko, którego też pozdrawiam. Będziemy niedługo się widzieć u niego na zjeździe. No było kilka osób, tak już teraz nie pamiętam z imienia i nazwiska, ale naprawdę takich fajnych, inspirujących historii, gdzie ludzie zmienili swoje życie poprzez właśnie flipy. Okej, okay, fajnie. A ty co byś chciał robić na przykład za te 5 lat? Gdzie byś chciał być? No za 5, to jest dobre pytanie. Wiedziałem, że mi je zadasz, jak się zastanawiałem. Na pewno bym chciał robić dużo większą skalę, ja w ogóle do tego dążę, żeby gdzieś to ten biznes tak usystematyzować, żebym nie musiał tyle swojego czasu poświęcać na to wszystko. Bo to też, żeby jakieś osiągać wyniki, to trzeba zasuwać. Interesują mnie kamienice, nie interesuje mnie deweloperka na dzień dzisiejszy. Właśnie, a dlaczego? Słyszałem, nie wiem, czy to jest, możesz mi teraz powiedzieć, jeśli to jest prawda, że generuje to dużo stresu w porównaniu na przykład do flipów. Że
Zależy, ale no. Może być w tym dużo prawdy, tak? Jeżeli ktoś jest niedoświadczony, no to może być to jest mniej to mniej pewne i czas, który zrealizujesz, nie jest gwarantowany. Jest o wiele prościej zaprognozować flipa, niż to, w jakim miesiącu czy roku czasami skończysz projekt deweloperski. No, no. To niezależnie od doświadczenia, pieniędzy czy znajomości, to może być tak, że coś ci wyjdzie na drodze i żeby to ominąć, to będzie to kosztowało czas. Tak, jest. Właśnie, znaczy ja mówię, to jest na dzień dzisiejszy. Być może za miesiąc czy za rok mi się zmieni. Ja, wiesz, tak naprawdę ja półtorej roku temu, jeszcze gdy prowadziłem te warzywniaki, ja sobie nie wyobrażałem życia. Ja miałem plany, jak to rozwijać, ja chciałem utworzyć sieć. Tak, sieć warzywniaków. Ale naprawdę, no tak serio, tak chciałem zrobić. No nie, więc to gdzieś, że ja tu jestem tutaj, dzisiaj siedzę, to było wszystko, trwało, nie wiem, kilka dni od momentu, kiedy ja się dowiedziałem o flipach do podjęcia decyzji. A miałeś jakieś obiekcje, czy miałeś jakieś, nie wiem, czy jakieś obawy, że to może ci nie wyjść, albo... Znaczy, no na pewno uważam się za osobę taką raczej ostrożną i jakiegoś zbędnego ryzyka staram się nie podejmować, ale zaufałem tobie, w ogóle tym wszystkiemu, czego się dowiedziałem na YouTubie, czy... Bo ja nie znałem wcześniej żadnego flipera, teraz znam już wielu, mamy w ogóle taką grupę naszych tutaj lubelskich fliperów na WhatsAppie. Wszyscy są tak, od ciebie po szkoleniu. No i jak oni sobie radzą? Nie, ogólnie wszyscy, każdy tam jakoś tam działa, tak jak... Wszyscy sobie, z tych chłopaków, których ja znam, to czy kobiety, przepraszam, też, to wszyscy sobie tak spoko radzą. Powiedz mi, a to właśnie, to jest tych ludzi trochę w Lublinie na moim szkoleniu i co, oni też uważają, że to nie jest tak, że ja cały rynek zmonopolizowałem i mam dla siebie, tak? No nie. Czy oni też widzą tam swoje miejsce, czy ty widzisz, że się wzajemnie wyżeracie? Nie, ja w ogóle tego nie widzę. Wiadomo, na początku gdzieś myślałem o tym, że kurczę, jest tylu, że Lublin, że ty jesteś z Lublina, że jest tutaj tyle osób flipujących, ale jeszcze ani razu nie miałem takiej sytuacji, że w ogóle się z kimś minąłem na klatce, czy nie wiem, musiałem się rozpychać, żeby być pierwszym. Nie, także raczej, pomagamy sobie, jest bardzo dobra komunikacja między nami. Ja mam wiele pytań do innych kolegów, chętnie mi odpowiadają i tak samo to działa w drugą stronę. Ja też staram się pomóc najbardziej, jak tylko potrafię. Jasne, a powiedz mi, jeżeli chodzi o pierwszego flipa, to nie miałeś problemu, żeby tu kapitał pozyskać? Jak przekonałeś tego inwestora do tego, żeby dał ci kasę? Znaczy, no, mieliśmy ogólnie dobre relacje już przez kilka lat i od niego kupowałem śliwki, pamiętam. Serio. No, wiedział, że ja ciężko pracuję, już nawet jeszcze w tym warzywniaku, że zasuwam, że nie, że jestem codziennie na tej giełdzie i tak dalej, że zawsze staram się, żeby towar był. I on wtedy był na momencie takim, że chciał kupić sobie mieszkanie na wynajem. Ja to gdzieś podłapałem i ja mu zaproponowałem. Ja właśnie wtedy już wiedziałem. A ile mu zaproponowałeś? Udział w zysku czy Znaczy, to było 50-50. On wyłożył kasę na całe mieszkanie. W ogóle je kupił, nie oglądając go. Dopiero zobaczył je po akcie notarialnym. Wyłożył kasę na wszystko, sprzedało się po około tam 5 miesiącach chyba zarobiliśmy na tym, jak mówiłem, 110 tysięcy. Okej, super. A powiedz, jeśli chodzi o szkolenie, to jakie miałeś takie największe momenty aha, jak byłeś tam, że wiem, mówiłeś mi tutaj w biurze, że po prostu już ci głowa bolała, że już po tych 3 dniach przyjąłeś tyle wiedzy, ale czy w jakich momentach poczułeś takie, że no, to jest dobre, to tak musi działać? I pamiętasz takie momenty albo takie rzeczy? Kurczę, no ogólnie całe szkolenie było takim, może by to nazwać, takim uświadomieniem mnie czy innych kursantów, że faktycznie to działa, szczególnie, że jeszcze byliśmy na twoich mieszkaniach w trakcie chyba i tam po sprzedaży też, że to działa, no wszystko było super, naprawdę. Okay, czyli nie masz obiekcji wcześniej? Nie. Okay. Jeżeli nie, ja naprawdę, ja się nastawiłem się serio na sukces. I tak jak laser, że po prostu musi się udać, muszę zrobić wszystko, żeby to... A ile ci udało wygenerować najwięcej na jednym temacie? Znaczy, będzie to teraz, ponieważ mamy już umowę przedstępną podpisaną na sprzedaż mieszkania. To będzie zysku około tak 120-130 tysięcy, z tym, że trwało to trochę dłużej, niestandardowo tych do 6. Dzisiaj mija... W tym miesiącu mija jakoś 6 miesięcy, mamy podpisaną właśnie tę umowę. Przedstępną. Tak, przedstępną, więc jeszcze może się o ten miesiąc na przykład, czy no nie wiem, nie zakładam, ale dwa przedłużyć. Ale było to też takie mieszkanie, był to parter bez duże mieszkanie, parter bez balkonu. Więc to takie
Ale był tak, ale bardzo dobry cenie kupiony. Dobrze kupiony. Możesz powiedzieć, za ile kupiłeś? Tak, to było mieszkanie 58 metrów, 348 tysięcy, a sprzedamy je za 565. Mhm. No i właśnie, i tak trzeba żyć. No. A remont ile ci kosztował? Jakieś 67 tysięcy sam remont, ekipa plus materiały, ale tutaj też jest taka ciekawa historia, może to kogoś zainspiruje. Przez jakieś 2 miesiące mieszkanie było na portalach, miałem kilkanaście prezentacji, nikt się nie zdecydował i my tak od ceny zaczęliśmy od 545, już skończyłem na 519, żeby je sprzedać i wtedy moi inwestorzy zaproponowali, to był super pomysł, żeby wycofać ogłoszenie na 2 tygodnie. W tym czasie dokupiłem sprzęt AGD i zainwestowałem w taki profesjonalny home staging. To dziewczyny od nas z grupy też się tym zajmują tu w Lublinie. To była mała inwestycja, a podniosło cenę o kilkadziesiąt tysięcy, także super. Fajnie to wyszło. No. Super, no i trzeba być kreatywnym, nie? Tak. A popełniłeś jakiś błąd podczas swojej drogi flipowej, czy albo jakiś najlepszy popełniłeś, bo nie ma ludzi, którzy się nie popełniają błędów. Jasne, tak. Jest takie właśnie mieszkanie też na tym przyjaznym naszym, na naszej przyjaznej ulicy Przyjaźni, gdzie błąd był taki, że po prostu ja logistycznie trochę to obiecałem inwestorowi, którym w tym przypadku był mój wujek. Obiecałem mu 30 tysięcy i że to się zepnie w pół roku. Okay. A że my, moja ekipa, z którymi do dzisiaj współpracuję super, kończyliśmy remont właśnie tego dużego mieszkania 58-metrowego. W międzyczasie, jeszcze dobrze go nie skończyliśmy, trafiła się nam fajna okazja w klatce obok dosłownie, gdzie to mieszkanie kupiliśmy i szybko sprzedałem, tylko trzeba było zrobić remont. Więc to mieszkanie wujkowe, nazwijmy je, czekało, aż my skończymy te 2 remonty. Ja nie chciałem też angażować innych ekip, bo po prostu zaufałem chłopakom. Fajnie nam się współpracuje i tak się to przeciągnęło. Plus jeszcze remont właśnie tego mieszkania, więc już się zbliżał mi termin i ja tak kolokwialnie, brzydko mówiąc, już spuściłem spodnie pierwszemu lepszemu klientowi, sprzedałem. No tak, no, taniej na pewno niż chciałem, tylko po to, żeby się... I nie zrobiłeś wtedy? Znaczy to... Zarobek łączny z tego mieszkania to będzie te 50 tysięcy, z tego, że ten mój inwestor dostanie większość. No, także więc ja czułem, że mogę więcej, bo nawet miałem... Jasne, ale czułeś też odpowiedzialność za inwestora. Tak, żeby po prostu oddać, żeby się wywiązać z umowy. Jasne, jasne. I skoro jesteśmy w Lublinie, to, to wiem, że masz to swoje mieszkanie, dlatego podejdźmy do swoje mieszkania. Jasne. Zobaczymy je. I albo w tym, albo w następnym odcinku pokażemy wam mieszkania, czyli właśnie Rafała, jak teraz wyglądają.